Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się analizą projektową kryptowaluty NEO. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest w świecie NEO. NEO jest to projekt, kolejny projekt, który wybrałem, celowany typowo w stronę deweloperów, w stronę programistów. Umożliwia on tak samo jak poprzednie tworzenie zdecentralizowanych aplikacji. Posiada oczywiście swój własny blockchain, jest to kryptowaluta bazująca na własnym blockchainie. Mam tutaj delegated by the time fault tolerant. I tak, co tutaj ciekawego, projekt jest już z nami od ponad 2 lat, praktycznie na dniach będą to 3 lata, jest w fazie działającego produktu. Jest on nakierowany głównie do tworzenia tego. Zakładka Code Progress. Widzimy, że tych commitów nie jest za dużo. Można wręcz nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest ich bardzo mało. 7 commitów na tydzień, 10. Kiedyś był okres, że było 27. To jest naprawdę bardzo mało, także w głównym repozytorium projektu już za dużo się nie dzieje. Są to jakieś takie typowe prace konserwacyjne. 46 mamy kontrybutorów, czyli osoby biorące udział w czynnym tworzeniu projektu. Prawie 3000 oznaczeń gwiazdką na GitHubie. Przejdźmy sobie teraz do GitHuba. Organizacja NEO Project. Widzimy tutaj 14 repozytoriów. Także jest to dużo mniej niż wcześniejsze omawiane projekty, ale też z tego względu, że tutaj większość projektów NEO jest to właśnie implementacja autorów. Tutaj jest bardzo mało forków z innych projektów, dlatego też chłopaki widać, że tworzą wszystko samemu. Główny projekt NEO Smart Economy. 726 commitów, to też na to można zwrócić uwagę. Przez 3 lata 726 commitów. Stosunkowo niedużo jak na taki projekt z taką funkcjonalnością, ale pamiętajmy, że jest to tylko jedno z depozytoriów podchodzące pod całą infrastrukturę NEO. README dosyć ubogie. To jest ciekawostek. Całe NEO i wszystkie jego podprojekty, cała infrastruktura jest napisana w języku C-Sharp, w środowisku .NET, firmy Microsoft. Issues 106. Mam to nawet przypięte niektóre. Uznany z autorów za najbardziej istotne, 361 zamkniętych. Widzimy, że stosują tutaj programiści tagowanie, co ułatwia zdecydowanie proces rozwoju tego oprogramowania. Pull requesty. Tutaj ciekawa sprawa. Większość już, jak widać, gotowa do wdrożenia na główną gałąź, na master plancha. Parę z nich wymaga jeszcze przejrzenia. Zakładka security. Jest nawet polityka bezpieczeństwa, zgłaszania błędów. Tutaj projekt NEO wyróżnia się tym, że sam hostuje i prowadzi usługę bug bounty, czyli usługę pozwalającą na zgłaszanie błędów w tym projekcie do jego autorów. To jeszcze wrócimy na chwilę do code, gdyż commity nas interesują. Tutaj programiści NEO bardzo dobrze prowadzą development z tego względu, że każdy commit, każde wrzucenie kodu do repozytorium jest odpowiednio otagowany. Mamy tutaj numer issue. Tutaj możemy na tym przykładzie fajnie widać cały proces rozwoju tego oprogramowania. Możemy sobie kliknąć. Przenosi nas to do pull requesta. A ten pull request został założony z powodu tego, iż zostało zgłoszone
konkretne issue. Widzimy, że na chwilę obecną to issue już ma status zamknięte i to jest powodowało to błąd transakcji na portfelu posiadającym wiele adresów. Ktoś zgłosił taki błąd, założył taki issue, następnie został utworzony pull request, który jest już zmerdżowany, czyli jest już dołączony do projektu. I to wszystko widzimy w historii commitów. Także tutaj ten projekt jest fajnym przykładem, bo widać, że commity nie są robione dla samych commitów, dla budowania statystyk typu code progress w CoinPaprika, tylko widzimy, że to są już konkretne działania, które są związane z konkretnymi błędami zgłoszonymi na GitHuba. Widzimy też, że dużo commitów jest podpisanych kluczami kryptograficznymi ich autorów, czyli mamy pewność, że ten commit na pewno został dodany przez tego człowieka za pomocą jego klucza, klucza prywatnego, kryptograficznego. Dokumentacja dla programistów też bardzo fajnie przygotowana. White paper. Mamy tutaj nawet opisy techniczne do application protocol interface. Wszystko jest fajnie, naprawdę przygotowane. Poskaczamy trochę po tym. Wszystko jest naprawdę ciekawie zorganizowane, poza tym, że screeny, o, mamy takie właśnie screeny. Screeny są głównie z opisami w języku chińskim, także to według mnie powinno zostać poprawione, skoro to jest dokumentacja w języku angielskim. I teraz przejdźmy sobie do programu PackBounty. Tak jak wspominałem wcześniej, są on hostowany po stronie organizacji NIO. Zasady tego programu jasno i rzetelnie opisane, zakres, które projekty podlegają pod program PackBounty, czyli są to projekty, tutaj mamy linki bezpośrednio do projektów organizacji na GitHubie, główny projekt Neo, wirtualna maszyna, compiler, command line interface, graphic user interface, development pack dla .NET-u, no i jakieś tam pluginy przeznaczone dla programistów do budowania własnych aplikacji na tym blockchainie. Nagrody też całkiem przyzwoite, do 10 tysięcy, od 5 do 10, od 500 do 10 tysięcy dolarów. Także też na tym projekcie można zarobić w trochę inny sposób niż tylko long lub short term. Osobiście dla tego projektu brakuje mi profilu na Stack Exchange. Nie mamy również dostępu do Nie mamy również otagowanych pytań na Stack Overflow. Dlatego jeśli chodzi o projekt taki typowo przeznaczony dla programistów, trochę mnie to dziwi, gdyż nie mają oni możliwości zadawania publicznie pytań odnośnie rozwoju aplikacji na platformę Neo. Tutaj znalazłem takie przykładowe repozytorium Awesome Neo, które zawiera spis odnośników do konkretnych zagadnień związanych z tym projektem. Jest jakieś community governance, jest Facebook, jest GitHub. Niestety nie ma tu żadnego Q&A, nie ma żadnego Stack Overflow przeznaczonego dla programistów tego projektu. Szybki rzut oka jeszcze na CryptoMiso, co nam tutaj pokaże. Projekt NIO, widzimy dopiero 129 miejsce, Chinese Market Ethereum, czyli takie chińska wersja Ethereum. Tak jak wspominałem wcześniej, projekt przeznaczony głównie do tworzenia tokenów. Przykładem Ontology. 303 komity, 39 programistów pracujących nad tym projektem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Na tę chwilę to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pozostawić je w komentarzach. Dzięki, cześć.